nie pamiętam, sięgając pamięcią wstecz w tą rundę, żebyśmy w którymkolwiek spotkaniu mistrzowskim stworzyli sobie taką sytuację bramkową. No niestety ta siła rażenia dzisiaj nasza, jak celowniki naszych zawodników były tak, a nie inaczej skierowane, plus dobra dyspozycja obu bramkarzy. Sypią nam się zawodnicy, gdyby następny mecz miał być za 3-4 dni. Boję się, że już byłby duży, duży problem, żeby jakąś 16 zdrowych zawodników skleić. Przeostrowiec podjął dzisiaj walkę, grał bardzo otwarty futbol. Dzięki temu mieliśmy fajne widowisko, uważam. I z jednej, i z drugiej strony chęć zwycięstwa była widoczna na każdym miejscu, na każdym meczu boiska. Takie mecze mogą się podobać, szkoda tylko, nie powiem sam, czy, bo sam nie widziałem tej sytuacji. Czy mój bramkarz tam ruszył, on się przysięga, że nie dotykał. Możliwe, że Bartosiewicz też. No i znowu panowie czerni. Jeżeli to nie było uderzenie przez Giertla, to nie wiem, jak sobie technicznie mógł podejmować takie decyzje i sugerować głównemu. Myśmy tu już mieli taki wypadek niedawno, gdzie też sędzia nas osłabił na 10 minut przed końcem meczu, zdejmując na kulmę. Potem się okazało, że nic nie było. Obejrzę teraz wideo i też się tak pewnie okaże.